zmienić w tej szkole na lepsze. Chcesz, żeby w tej szkole było jeszcze lepiej niż jest? Tak, chciałabym zmienić bardzo dużo w tej szkole. No jest tutaj bardzo fajnie, ale mogłoby być jeszcze lepiej. A chciałbym coś zmienić w szkole. Chciałbyś coś zmienić? Myślę, że powinni uczniowie bardziej zaangażować się w działania samorządu i chciałbym na to wpłynąć. Masz jakiś swój program? No chyba konkretnego takiego jakiegoś nie, ale... Dobra. Maria Jankowska. Jestem uczennicą klasy pierwszej. Drugiej B. No też słucham. Dobra. Ale nie, dobra, proszę pani, ja tego nie mogę. Ja muszę z lekcji sobie. Przed nami kolejna kandydatka do stanowiska przewodniczącej samorządu szkolnego. Jak się nazywasz i do której klasy chodzisz? Nazywam się Asia Kulasz, chodzę do drugiej B. Nie wiem, co mówię. Z racji tego, że prowadzę sklepik, to chciałabym go doprowadzić do perfekcji i żeby było w nim coś więcej. Powiedz może jeszcze, co według ciebie jest fajnego w naszej szkole? No wszystko. No co mam mówić? Lubię podróżować, więc będzie dużo wycieczek. Więcej dyskotek. Jakie są twoje mocne strony? Nie wiem. Organizowanie wycieczek? Atmosfera, uczniowie, nauczyciele, to jak to wszystko razem, wszystko gra. Podoba mi się miła atmosfera, nauczyciele, tak, wszyscy uczniowie działają razem. Ach, chyba to, że jest ciekawe, różne bale i takie rzeczy. A jakie są twoje mocne strony? Jestem zorganizowana i lubię działać cały czas. Jestem otwarta na nowe propozycje, staram się dążyć do celu i zawsze dotrzymuję danego słowa. A jakie są twoje mocne strony? Jestem kreatywna i pewna siebie. Dziękuję. Podoba mi się miła atmosfera, nauczyciele, tak, wszyscy uczniowie działają razem. Jaki masz plan? Nie, bez tego! Właśnie, kto to? Dziękuję. Nie, 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 ale się interesujesz, nie, co nie wiem. Jak chciałbyś zmienić szkołę? No, chciałbym współpracować z panią Dudek w samorządzie. Nogi, bo lubię testować.